Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj po raz kolejny chciałem Wam pokazać mojego WPL-a w wersji C24. I ja sobie go wczoraj przerobiłem na sterowanie proporcjonalne, ponieważ ten nieszczęsny ster zero-jedynkowy no, nie dawał tutaj żadnej przyjemności w jeździe. Dlatego ja sobie przerobiłem to sterowanie na proporcjonalne. Oprócz tego wymieniłem regulator obrotów na 60-amperowy szczotkowy, wodoodporny. Zmieniłem również pakiet. Także z wersji RTR został tak naprawdę tylko silnik. Wszystko pozostałe wymieniłem. Zobaczcie sobie, ja to sobie wymyśliłem w taki sposób, że tutaj z tyłu na tą pakę po prostu wszystko tu wpakowałem. Regulator obrotów jest tutaj. Tutaj jest schowany odbiornik. Tu mamy pakiet, kabelki od silnika sobie poprzedłużałem. Tutaj połączyłem to. I sobie zobaczcie, jak ten model w tej chwili się zachowuje. Zobaczcie na skręt. Mamy normalny tutaj proporcjonalny skręt. Model zaczął dużo lepiej jeździć, dużo płynniej. Popatrzcie, ruszanie teraz. Możemy sobie tutaj płynnie ruszyć, także jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tego modelu WPL C24, to ja Wam polecam tylko i wyłącznie wersję kit, ponieważ ta wersja RTR no nie jest za fajna. Tam do jakiejś takiej jazdy lightowej to ok, ale to serwo po prostu mnie tak denerwowało, że ja sobie to wymieniłem. Wpakowałem tu serwo mikro, które tu idealnie pasowało. Wyjąłem oryginalne serwo, rozebrałem je, została tylko górna pokrywa, którą użyłem jako przykrywę do serwa, żeby to serwo nie latało. Na moim blogu są zdjęcia, jak to zrobiłem, także możecie sobie to dokładnie zobaczyć, jak to tutaj zrobiłem. I powiem szczerze, no tak jak już mówiłem wcześniej, teraz ten model naprawdę fajnie jeździ. Pod filmem w opisie będzie link, gdzie można kupić wersję kit. Jeszcze tylko dodam, że w wersji kit dostajemy silnik klasy 180, czyli mocniejszy niż ten, co jest tutaj, bo tu jest silnik klasy 130, taki króciutki, malutki, ale on spokojnie daje radę, a w wersji kit dostajemy silnik 180 i dostajemy serwo normalne, takie w wersji mikroproporcjonalne, także ten skręt też będzie się tutaj tak zachowywał. Będzie też opis wszystkich części, linki do części, które ja tutaj użyłem. I zobaczycie sobie teraz, jak ten modelik sobie jeździ po przeróbce. Zobaczcie sobie, modelik się tak delikatnie teraz toczy, nie skacze tak, dużo przyjemniej jeździ. Zaraz sobie na jakichś kamyczkach to sprawdzimy. A tu sobie teraz ustawimy kamerkę. No te amortyzatorki też są do wymiany, bo on podskakuje, tak jak już to pokazywałem wcześniej, jak żabka, ale zobaczcie. Możemy sobie w zasadzie płynnie ruszyć. No widać, że temu silniczkowi brakuje troszeczkę mocy, dlatego pewnie kolejna przeróbka, jaką zrobię, to będzie wymiana silnika na dwa silniki N20. Jeden silnik pójdzie na jeden wał, drugi na drugi i będzie ten modelik wtedy jeszcze lepiej jeździł. To są silniki wolnoobrotowe, 160 obrotów, także zobaczcie. Naprawdę teraz po prostu można się pobawić w takie fajne podjazdy jakieś tam. Ten ESC, który ja mam, oczywiście ma drag brake'a też, także w pakiecie chyba jest troszeczkę rozładowany już, bo widzę, że tak mocy mu trochę brakuje. Ale naprawdę, słuchajcie, no jest. Jest mega poprawa. Zobaczcie, jak możemy sobie powolutku jechać tutaj. O. Dodatkowo jeszcze tutaj tylny szybki chcę sobie przemalować na czarno, żeby nie było widać tego, co tam jest w środku schowane. A jeszcze tylko pokażę Wam taki fajny bajer. O, tutaj ta tylna szybka. O, spadła mi tam. Muszę ją poszukać zaraz. Jest. Otwieramy sobie tą tylną szybkę i w tym momencie możemy sobie model wyłączyć, włączyć i sobie to włożę tylko i serwo to mikro spokojnie daje radę, także jeszcze chwilkę, a dobra, potem to założę. No, także naprawdę
dużo bardziej polecam wersję Kids od wersji RTR tego modelu, więc jeśli myślicie o WPL-u, to tak jak mówiłem, tylko w wersji Kids. Nie kupujcie RTR-a, kupcie od razu Kita, wyjdzie ciut taniej. Oczywiście trzeba elektronikę dokupić, regulator obrotów i aparaturę, ale ja wam to wszystko wrzucę. Nie są to wielkie koszty, ja to policzyłem, gdzieś jakieś 270 zł i możemy sobie taki oto modelik sprawić. A naprawdę myślę, że on tutaj kupę frajdy nam zapewni. Dobrze, to by było na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.